codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Pierwszy w grudniu, 1 grudnia w kalendarzu, czwarteczek, a ze mną w studyjku jest Leszek. Dzień dobry. Widziałeś, jak to zrymowałem? Myślałem, że jak już tak czwarteczek... Leszek. Leszeczek powiesz. Leszuniu. Dobrze. Panie Leszku. Tak, panie Bartku. Prawie trafił pan wynik wczorajszy. Prawie. Znaczy nie pomyliłem się co do zwycięzcy. Tak, to akurat prawda. Nie było co oglądać. Nie było, to prawda. I uważam, że ten awans faktycznie, tak jak niektórzy tutaj już nawet wypowiadali się w serwisach, no nie zasłużyliśmy na niego. No ale ci tacy fanatyczni kibice reprezentacji Polski ogromnie się cieszą z racji tego, że jest ten sukces. Po 36 latach wyszliśmy z grupy, zagramy w 1/8. Natomiast z mistrzami świata i Europy. Natomiast co do poziomu sportowego, przemilczmy może. Tak, więc czekamy na wasze telefony. 726 114 114, drodzy słuchacze, pod ten numer dzwonicie, informujecie nas o tym, co gdzieś się tam wydarzyło, co widzicie, zaobserwowaliście, co chcielibyście zmienić, a może komuś kwiatki i motyle, bo w podzięce za coś, że już zostało zrobione, naprawione, poprawione. Na takie telefony czekamy, aż dziwię się, że nie dzwonią, że dziury są. A są, pojawiły się. Ostatnio faktycznie jechałem elektryczną i Aleją Wolności, to te takie niewygodne i wręcz bardzo trudne do ominięcia dziury, może niezbyt głębokie, ale, ale no nie jest łatwo. Ja powiem, jest łatwo. Powiem tak, ostatnio zaparkowałem autem troszkę w innym miejscu i musiałem wyjechać tą ulicą, to jest chyba Nadodrzańska czy Nadbrzeżna? Nadodrzańską. W kierunku ulicy Staszica, wiesz, tam przy bulwarach musiałem wyjeżdżać. No to odcinek od mostu do początku parkingów na bulwarach, no to jest... Fatalny. Totalne dno, bo tam już się jedzie dziurą praktycznie, tam już nie ma nawet co omijać. Także tutaj ta... Nie wiem, czy tam, kiedyś tam będzie coś zrobione. Kiedyś pewnie tak, to ja myślę, to będzie robione wtedy, kiedy będzie robiona estakada. Jest telefon. Słuchamy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę pana, ja już do was dzwoniłem odnośnie tej studzienki kanalizacyjnej przy zakładzie karnym, vis-a-vis. Tak, od tej, którą zakryto asfaltem. Asfaltem zakryta, jest takie wgłębienie niewielkie, jak teraz któryś dzień, chyba w niedzielę, tak lało, to do pół jezdni stoi woda. Na prawym pasie jadąc w kierunku Huty. Prawie do połowy stoi woda. Zgłosiłem to służbom zaraz po ostatnim programie, jak nam pan to zgłaszał, niestety, no jak widać, bez odzewu. Przypomnimy się. Dobra, fajno. Dziękuję ślicznie. Miłego dnia, do widzenia. Pozdrawiamy serdecznie. Wracając jeszcze do Mundialu, to nie jest tak, drodzy słuchacze, że my tu z Bartkiem jak tacy wieczni maruderzy narzekamy. My po prostu stwierdzamy fakty. No dwa słabe mecze, jeden dobry. Jeden dobry to akurat ten z Arabią Saudyjską, choć tam też kilka błędów było, no ale i tak wygrali, więc wtedy widać było, że coś pograli, coś powalczyli, a wczoraj jeden strzał niecelny na bramkę Argentyńczyków, a nam... 17 strzałów, z czego wiele celnych, no. Tak, telefon mamy, tak? Tak, tak, odbieramy telefon jak najbardziej. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Ja dzwonię w takiej sprawie. Chciałabym zwrócić uwagę, że od tygodnia na ulicy Daszyńskiego w parku ciemności. Daszyńskiego. Cały park? Cały w środku, tak, tak. No i przechodziłam kilka razy właśnie tak... między 16.30 a 18.00 ciemnicę. Czyli żadna... Nawet panie, które wracają o latarce muszą iść, bo jest tak ciemnica. No, domyślam się. Czyli od tygodnia pani to zauważyła? No, gdzieś od tygodnia, bo córka nawet w zeszłym tygodniu też chodzi często przez park. Po drugą muszę wychodzić, bo jest tak ciemno, że no strach iść. Muszę po nią wychodzić ze Starego Miasta, jak wraca. Koło 18.00 to już jest... Nie wiem, co tam się dzieje, czy...
oszczędności szukają? Czy po prostu wie pani co, ja myślę, że to nie są raczej oszczędności, raczej tam po prostu doszło do jakiejś awarii, bo o oszczędnościach to jeszcze nic nie wiemy na ten temat, ale wątpię, żeby wyłączali całkowicie światło. Mam raczej awaria. Tak, zaraz po programie to zgłosimy i myślę, że służby sprawdzą, dlaczego tak się dzieje. Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. Dobrze, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiamy serdecznie. 726-114-114, no bardzo gdzieś mi się... jeszcze lampy nie świeciły. Bardzo, co mówisz? Gdzieś się jeszcze lampy nie świeciły, tylko teraz nie mogę sobie przypomnieć. Zaraz sobie to pewnie przypomnisz, natomiast my dzisiaj oczywiście w oczekiwaniu na kolejne telefony przypomnimy naszym słuchaczom, na jakie emocje dzisiaj mogą liczyć, bowiem rozstrzygnięcia w kolejnych grupach na mundialu przed nami, tym razem grupa E i grupa F. Tak, dobrze patrzę? Tak, dobrze patrzysz. O 16 będziemy obserwować, jak poczynać będą sobie piłkarze Chorwacji i Belgii. To będzie bardzo ciekawe spotkanie. Zresztą... Wicemistrzowie świata mierzyć się będą z Belgami. I Kanada, Maroko też o tej samej porze. No i wieczorem rozstrzygnięcia w grupie, w której gra Japonia i Hiszpania, a także Kostaryka i Niemcy. I biorąc pod uwagę wynik wczorajszego meczu Tunezji z Francją, to wcale Niemcy nie muszą być tacy pewni zwycięstwa z Kostaryką, a Hiszpanię z Japonią. Tak więc szczególnie, że Japonia wygrała 2-1 z Niemcami. Tak, a potem dała ciała z Kostaryką. No niestety, no ale to widzisz, to jest właśnie piłka. Piłka jest okrągła, bramki są dwie, a czasem są w gorszej dyspozycji zawodnicy, natomiast nasi wczoraj to nie byli w żadnej, prócz Szczęsnego. Tak, można wygrać, przegrać albo zremisować. To prawda. Natomiast no Niemcy po pięknym spotkaniu, zresztą Hiszpanie też po pięknym spotkaniu ze sobą, jak grali remis 1-1. No, było co oglądać. Myślę, że niektórzy nie byli. Już wiem. No? Już wiem, gdzie się nie świecą. Dawaj, zapiszę. Ale to będzie pewnie Park Daszyńskiego. Bo jak się jedzie od strony na przykład Krzywoustego na Duże Rondo, to tam przy parku faktycznie nie świecą światła, a od strony Fosy świecą. Mhm. Czyli to raczej to z parku będzie ten problem. Dobra. Czyli generalnie nie muszę zapisywać, bo mam już zapisane. Tak, Park Daszyńskiego, no to będziesz wiedział wszystko. Dobrze, zapytamy, ale tam chyba raczej jakaś awaria, to nie są oszczędności. Wątpię, żeby w parkach tak powyłączali światła nagle. Nie, no generalnie jeśli już wracamy do oszczędności, to światła nie mają być wyłączane w Głogowie, tylko ma być natężenie zmniejszone, tylko jak to niektórzy mówią, ściszane światło. Ściszane światło, tak. 726-114-114, czekamy na wasze telefony, bo jeszcze tutaj mamy do pierwszej połowy naszego dzisiejszego spotkania 7 minut mniej więcej. Potem zagwiżdżemy na przerwę. Tak, a później po przerwie wracamy z drugą połową tematu dla reportera. My niemniej jednak nie doliczamy po 7, 10, 12 minut do naszego meczu, tylko od 9.15 do 9.45 czekamy na was, a jak będąc już przy tematach sportowych, to wchodząc wczoraj wieczorem na miedziowe.pl mogliście zauważyć, że do BC Polkowice wraca znakomita koszykarka, która grała już w Polkowicach, a teraz wraca, Erika Wheeler, kapitalna zawodniczka, znakomita, mająca dobry kontakt z kibicami, ale też przede wszystkim mająca znakomite umiejętności czysto sportowe, tak więc to będzie zdecydowanie wzmocnienie drużyny mistrzyń Polski. Bardzo dobrze sobie poczynają w Energa Basket Lidze Kobiet, znakomicie w Eurolidze, no i z tą koszykarką powinny grać podopieczne trenera Kowalewskiego jeszcze lepiej. Na to bardzo mocno liczymy, a kiedy koszykarki wracają na parkiet, wracają 4 grudnia, tym razem mecz po przerwie reprezentacyjnej na wyjeździe z akademiczkami z Poznania. Tak, to będzie właśnie też dobre spotkanie. Mamy nadzieję, że wygrane przez polkowiczanki. Natomiast tutaj widzę na miedziowe.pl jest nowy temat od Iwony chyba. Tak, to jest chyba Iwony temat. Parkingi pozostaną parkingami. Za trzecim podejściem nieruchomość przy szybie Bolesław w Lubinie, gdzie od lat parkują pracownicy ZG Lubin, została nabyta przez nowego właściciela. Natomiast jak informuje powiat lubiński, do którego należał ten teren, w miejscowym planie zagospodarowania obszar ten ma przeznaczenie tylko jako parking, co dla nabywcy działki jest wiążące. Więc parking tam będzie, nic innego nie będzie. Proszę się nie martwić, będziecie mieli gdzie parkować. Aut jest tam zaparkowanych tyle, że nie tylko na parkingu, niektórzy ale... Niektórzy myślą, że to giełda lubińska. Tak, w sumie niedaleko po skosie po drugiej stronie ulicy przy stadionie jest giełda. To taka mini giełdka. 25 minut po 9, 726-114-114. Czekamy wciąż na wasze telefony. No jeśli któryś z pracowników kopalni sprzedaje auto i ma na przykład na szybie sprzedam, no to mamy giełdę też. Dobrze, jest telefon. Dzień dobry, witamy. Słuchamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, ja chciałabym poprosić, aby panowie coś
próbowali działać w sprawie oświetlenia na przejściu dla pieszych przed mostem, bo tam nic a nic nie widać. Mówi pani o tym koło zamku? Tak. Tak, tak, dokładnie. Tam jak idzie pieszy, a no wiadomo, są poubierani też na ciemno, totalnie nic nie widać, te lampy świecą jakby do góry i po prostu jest katastrofa. Tak, już kiedyś zwracaliśmy na to uwagę po tym, jak niby doświetlili to przejście. Wrócimy do tematu, spróbujemy coś zadziałać. Tym bardziej, że jestem w kontakcie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, bowiem od wczoraj próbuję się dowiedzieć, bo wiem, że ma być zmieniona nieco organizacja ruchu na Kamiennej Drodze, tym bardziej, że widziałem wczoraj służby, które już szykują się, ale jedno jest, drodzy kierowcy, pozytywne. Co prawda nie mamy jeszcze informacji na temat zmian, natomiast mamy zapewnienie, że oznakowanie poziome będzie, uwaga... Żółte. Malowane w noc. Ach, myślałem, że żółte. Czyli jak tylko warunki pogodowe pozwolą, czyli pewnie wtedy, kiedy nie będzie ujemnych temperatur, no i nie będzie tak dużego natężenia ruchu, tak, to oznakowanie poziome będzie malowane w nocy. Bardzo dziękujemy oczywiście naszej słuchaczce za ten telefon. Pozdrawiamy tą sprawę. Sprawę zgłosimy kolejny raz, bo faktycznie tam doświetlenie tego przejścia. Ja bym te przejścia faktycznie na żółto wymalował. Ja dzisiaj po zmroku zrobię po prostu tam zdjęcie i wyślę, bo ja myślę, że jak parę miesięcy temu sygnalizowałem ten problem w Generalnej Dyrekcji, to chyba nie zrozumiano mnie i doświetlono przejścia dla pieszych na Piłsudskiego. I bardzo dobrze, że doświetlono. Natomiast to jest zupełnie inne miejsce w Głogowie. I niedoświetlone i niebezpieczne. Ta sama nitka, panie. Dobrze. Po nitce do kłębka, do oświetlenia. 726-114-114. My czekamy na kolejne wasze telefony. No dzisiaj troszkę bardziej, troszkę lepiej niż wczoraj. No... Szału nie ma, ale jest dobrze. Ja myślę, że wczoraj to tak graliście z nami jak polska reprezentacja, a dzisiaj to już tak lepiej, już piękne, tak trochę. Piękne porównanie. 726-114-114. Jeszcze chwila jest, żeby w pierwszej połowie naszego dzisiejszego spotkania tematu dla reportera zadzwonić. Zobaczysz, zaraz zadzwoni jakiś kibic i dostaniemy opierdział za to, że się nabijamy z tego, że Polska awansowała. Ale my się nie nabijemy z tego, że Polska awansowała, tylko z tego, jak Polska wczoraj grała. Tak, znaczy, to prawda. Nie grała. Oczywiście cieszymy się z awansu, natomiast chcielibyśmy, żeby to było w lepszym sportowym stylu. Tak, bo gdybyśmy zobaczyli, że oczywiście Polacy biegają i gryzą trawę, tak jak na przykład wczoraj w spotkaniu Meksyk, Arabia Saudyjska, mimo tego, że przegrywali 2-0, cały czas próbowali dogonić wynik, no tam by też bramka trafiona była jedna ze spalonego i byłoby 3-0, to wtedy Polacy by raczej się nie dostali. A, Bartku, ja jeszcze wrócę do meczu Polaków z Argentyną, bo... Jest tak... telefon, to A dobrze, później. To za chwilę, odbieramy. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słuchamy. Chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, a mianowicie zbieg ulic Kazimierza Wielkiego i Rudnowskiej, tam przy tym rondzie. W momencie, kiedy są wożone wiatraki, prawda, jest rozjeżdżane to rondo. To raczej tak chyba nie powinno wyglądać. To wygląda naprawdę bardzo brzydko. Bardzo bym prosił, żeby się zająć tą sprawą, bo raczej to chyba tak troszkę obojętnie jest traktowane przez osoby, które powinny się tym zająć. A są tam już jakieś uszkodzenia? Że pan mówi, że nie jest... Od strony domków jednorodzinnych ten łuk jest tak rozjeżdżony, tam jest nawiezione w ogóle jakieś tłuczeń, ale to nie powinno tak wyglądać. No, kiedyś ktoś budował to rondo z myślą o tym, ażeby to miało jakiś wygląd. Natomiast wygląda to w tej chwili tak nieestetycznie, że... Że szkoda gadać. Miasto powinno dbać o wygląd i estetykę. Natomiast jeżeli ktoś we własnym interesie wiezie takie wiatraki, to powinien również zadbać o to, ażeby nie niszczyć infrastruktury. A nawet jak zniszczy, tak to żeby. Wygląda. A nawet jak tak zniszczy, żeby to naprawił. Dobrze, mamy zanotowane i zgłosimy w takim razie. Bardzo dziękujemy. I druga sprawa jest taka, przejście dla pieszych koło zamku. Tak. Dlaczego ono jest takie ciemne? No to właśnie przed chwilą słuchaczka dzwoniła w tej sprawie. Aha, no właśnie, no to w takim razie się powiela. Tak, fajnie, tak, dziękuję tak. bardzo. Dziękujemy. Dzisiaj wieczorem zrobię zdjęcie i do Generalnej Dyrekcji wyślę. Może coś z tym zrobią, bo zanim powstanie przejście podziemne, to jeszcze pewnie poczekamy dobrych kilkanaście miesięcy. Natomiast wracając do meczu Polska-Argentyna, Bartek, powiedz mi, po co sędziom VAR? Nie wiem, natomiast sędzia, który nam sędziował, to jest sędzia, który ewidentnie nas nie lubi, bo już nieraz nam źle sędziował, bo już nieraz nam sędziował. Ja rozumiem, w czasach, kiedy nie było VAR-u, tak, telefon. Odbieram. Dzień dobry, witamy. O, się ktoś rozłączył. Każdy jest tylko człowiekiem i może się pomylić. Natomiast jeśli masz VAR i idziesz i oglądasz w zwolnionym tempie z
kilku ująć i dyktujesz takiego karnego, no to proszę cię. No ostatni jaki był karny przecież w spotkaniu z tym, z Arabią Saudyjską, tak? Czy z Meksykiem był karny? Już nie, zapomniałem. Też zgłupiałem. No ale był karny przecież wcześniej, no też jak był on podyktowany. To no, ale chyba, ten, z Meksykiem. Ten tu już w ogóle jakiś taki z kosmosu. Aż komentator w telewizji nie wytrzymał i też troszkę mu nerwy puściły. Ewidentnie było widać, że Messi powinien dostać żółtą kartkę, a nie za udawanie w tym momencie. Mm-hmm. Bo może go gdzieś tam palcem faktycznie delikatnie w czoło czy tam w policzek ubudł, ale to jest bramkarz, który leci na piłkę, a piłka poza tym była już wybita, kiedy doszło do tego kontaktu. To i tak nie trafił. Oliwa sprawiedliwa, jak tak to mówią. Szczęsne pięknie dwa karne już obronił na tych mistrzostwach. No miejmy nadzieję, że do następnych karnych nie dojdzie. No chyba, że karnych po dogrywce z Francuzami. Po remisie 3-3. No 3-3 nie. Ja tam liczę, że wiesz, będzie 0-0, chociaż... Powiem tak, nie mają nic chłopaki do stracenia, to powinni walczyć. Tylko niech zagrają w piłkę w końcu, nie? O, właśnie, niech zagrają w piłkę. A teraz koniec o Mistrzostwach Świata, czas na przerwę. Znowu zaparkują autobus na swoje połowie i będą czekać na najniższy wymiar kary. Dobra, to robimy przerwę. No to wracamy do tematu dla reportera. Drodzy słuchacze, mamy godzinę 9:33. No i czekamy na was, drodzy słuchacze. Zanim emocje sportowe popołudniowo-wieczorne, to czekamy na wasze tematy dla reportera. Sobie jeszcze patrzę na te Mistrzostwa Świata. No i? Ta Chorwacja-Belgia dzisiaj będzie naprawdę dobre spotkanie. Szczególnie, że Belgowie bardzo, ale to bardzo chcą dostać się do... 1/8. Tak, no i zależy im na tym, a na chwilę obecną są na miejscu trzecim. I co ciekawe... jeśli wygrają z Chorwatami, a Maroko wygra z Kanadą, bo jest to wielce prawdopodobne, no to mamy ciekawą sytuację w grupie, bo Chorwacja wtedy nie wchodzi. No, to byłoby niezłe. No, ale to jeszcze wszystko może się tutaj zdarzyć. To nie zmienia faktu, że popołudnie i wieczór znowu przed telewizorami. Tak, jak najbardziej. No, trzeba coś, wiesz, w te długie wieczory robić. A słuchajcie, teraz jeszcze, wy możecie dzwonić. Tak, możecie dzwonić 726-114-114, a jak wybieracie się w okolice dworca kolejowego w Głogowie, bądź też gdzieś jedziecie, to zanim pójdziecie na pociąg, możecie sobie zerknąć na kolejną wystawę fotograficzną zatytułowaną Głogów, moje miejsce na ziemi. Pisze do nas w mailu Grażyna Sroczyńska, fotostopem przez świat. Wystawa różni się od poprzednich, gdyż znajdują się na nie fotografie wielu osób mieszkających w Głogowie lub związanych właśnie z Głogowem emocjonalnie. Można podziwiać zdjęcia współczesne, przedstawiające historię miasta i jego okolice. I tutaj taka mała samochwałka, bo jest tam też jedno moje zdjęcie sprzed kilku lat z kraksy na mecie wyścigu kolarskiego na Starym Mieście. Wyścig... młodych zawodników i można zobaczyć, co tam się wtedy działo. Akurat z tego, co pamiętam, w kraksie brał udział jeden z zawodników z pobliskiego Leszna i plus drugi, no, był finisz po kostce, zakończony upadkiem kilka metrów przed metą i wbiciem się w barierki metalowe, które odgradzały publiczność od właśnie ulicy Grodzkiej. Ale na tej wystawie też i zdjęcia między innymi naszego redakcyjnego kolegi Maćka Iżyckiego, są zdjęcia kilkunastu osób, i o, proszę bardzo, pana prezydenta Rafaela Rokaszewicza, zdjęcia starosty Jarosława Dudkowiaka, no kilkanaście osób, Marta Wróblewska, Agnieszka Ruta, świętej pamięci Jurek Popiel, tak więc można sobie śmiało podejść na dworzec i zerknąć na te fotografie. 726-114-114, zapraszamy was, drodzy słuchacze, temat dla reportera trwa. Wieczorem udam się w okolice przejścia dla pieszych między zamkiem a bulwarem. Zrobię, jak tam jest ciemno. Może jakiś taki eksperyment by zrobić. Ktoś przechodzi właśnie na ciemno ubrany i wtedy zrobić zdjęcie. Zobaczymy. Z fleszem. Jak do tego się... Nie, bo będzie za jasno. Tak więc, no. Temat dla reportera jeszcze niespełna 10 minut. Czekamy na was, drodzy słuchacze. 9 minut do waszej dyspozycji. 726-114-114. No i nie chcę, ale muszę chyba zagrać kolejny utwór, chciałem powiedzieć. Zagrać utwór dzisiaj w kolejnym temacie dla reportera. Pierwszy w temacie dla reportera. No dziś, niestety. Więc tak będzie trzeba zrobić. 726-114-114. My czekamy wciąż pod tym numerem do 9:45, a jak tylko telefon się pojawi, to oczywiście odbieramy i rozmawiamy sobie na temat, który dla nas macie. Supergirl na naszej antenie na Klap. Fajna ta nowa wersja. Fajnie się słucha. Nowa wersja, siedmioletnia.
Tak? Pierwszy raz słyszałem. No ładnie, ładnie. Może inaczej, nieoryginalną. 4,5 minuty do godziny 9.45, więc jeszcze tylko chwilę. 4,5 minuty czekamy na wasze telefony. Daj się znać. Czy się doczekam może kwiaty i motyle? No widzisz, już tak proszę i proszę, ale się chyba nie doczekam. Tak jak chyba się nie doczekamy dzisiaj już następnego telefonu, chociaż mam nadzieję... Może. Mam nadzieję, że ktoś do nas zadzwoni. Okazuje się, że mało problemów w regionie ostatnio. To z jednej strony dobrze, że mało problemów przed świętami. Większym problemem jest inflacja i polska reprezentacja. Znowu rymujesz. No, a tutaj się okazuje, że w regionie, w Zagłębiu Miedziowym, czy to w Lubinie, czy w Polkowicach, czy w Głogowie, bez problemów. A te problemy, które już zgłosiliście, no to mamy na uwadze oczywiście jak najbardziej. I gdyby ktoś jeszcze chciał się na przykład z jakimś tematem przypomnieć, to też możecie zadzwonić, bo może się okazać, że coś jeszcze jest gdzieś w toku, a my o tym po prostu zapomnieliśmy. Niespełna 4 minuty do zakończenia tematu dla reportera. Właśnie ktoś mi coś zgłasza. Jakieś zdjęcia? Nie. Tym razem nie. Tym razem memy o polskiej reprezentacji. Ale też dostałem właśnie. No to taki jakiś standard ostatnio. Dostałem mema z paskiem z TVP. Święty Wojciech? Nie, my za Tuska nigdy nie wyszliśmy z grupy. No i za poprzednich też, bo 36 lat czekaliśmy na to, więc no trochę minęło czasu od 88, dobrze liczę? Tak. Nie, od 86 roku. No, drodzy słuchacze, a my teraz... Iwona wróciła z terenu i pyta, czy były tematy z Lubina. No to odpisałem jej, że nie było tematu. Nie, no był, ja poruszałem ten temat z Lubina, który opisała na miedziowe.pl. No ale to opisany już i, że tak powiem, rozstrzygnięty, tak by to można ująć. Także na miedziowe.pl was też zapraszamy, drodzy słuchacze. No my tutaj też jeszcze Iwona jutro będziemy... będzie na TDR-ze. O, temat dla reportera to tak sobie... To jest nasz skrót. W skrócie nazywamy TDR. Temat dla reportera. Dzisiaj kilka nam tu zgłosiliście. Ja po audycji przejadę się zobaczyć tą sytuację, którą zgłosił nam słuchacz, jeśli chodzi o rozjeżdżony teren przy rondzie. Mm-hmm. Orląt Lwowskich, tak? Zobaczymy, jak to tam wygląda sytuacja. A później zobaczysz, jak wygląda sytuacja przed mostem, tak, czyli zrobię zdjęcie to wieczorem. To po zmierzchu. I zapytasz o te światła w Parku Daszyńskiego. Tak, to od razu zgłoszę, za chwileczkę. Także mamy te tematy, drodzy słuchacze, zapisane. My pamiętamy w ogóle bardzo często wszystkie tematy. Tylko czasem musicie się przypomnieć, jeśli czegoś jeszcze nie ma zrobionego, bo my zawsze wysyłamy wszędzie notki tam, gdzie trzeba. Zapytania i informacje. Natomiast czasem zdarza się, że nie otrzymujemy odpowiedzi. A powinniśmy. Aha. Bez względu na to, czy ona satysfakcjonuje naszych słuchaczy, czy nie, ale takie odpowiedzi powinniśmy otrzymać. Dobrze, no to ja tu widzę, że jeszcze zostało 1,5 minuty. To może pobawimy się troszkę w ekspertów w piłki nożnej, bo nie zagram utworu w 1,5 minuty. Gdyby to była telewizja, to moglibyśmy rozrysować jakiś plan taktyczny. W Gmocha się nie baw, no. On uwielbiał rysować zawsze. Bas grać chyba. No, ładnie mu to wychodziło. Dobrze, Chorwacja, Belgia, proszę pana. Telefon. Telefon. Dzień dobry, witamy. A dzień dobry, ja dzwonię z Legnicy w sprawie ulicy Chodnika na ulicy Łowickiej. Tak, z tego co uzyskaliśmy informację taką nieoficjalną, to na chwilę obecną nie ma tam planowanych żadnych inwestycji. Natomiast to było drogą nieoficjalną, natomiast oficjalną spróbujemy się jeszcze dowiedzieć. No to myśmy też próbujemy, bo to nie jest tak, że my ze swojej strony nie próbujemy, ale nic to nie daje, żadnych wyników, żadnego efektu nie ma. No, tak. Czyli nie ma co liczyć. Na chwilę obecną nie. No to dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. To według mnie Chorwacja, Belgia 2-2. Dobrze. Kanada, Maroko? Ja tu też na remis, po jeden. Ja myślę, że Kanadyjczycy mimo wszystko będą chcieli pokazać się z jak najlepszej strony. No dobra, a Japonia, Hiszpania? A tutaj nie będzie niespodzianki. Japonia wygra? Hiszpania wygra 3-1. Ile? 3-1, tak? A Kostaryka, Niemcy? No tutaj przy tym z 5 myślę, że to będzie jakieś 4-0 dla Niemców. 4-0 dla Niemców, proszę pana. Pojechałem, nie? Ja tu tylko przypomnę, że Kostaryka wygrała już spotkanie z Niemcami kiedyś, a teraz odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Dzwonię z Głogowa, tak? Tak, panie szanowni. Tak. Tydzień temu tu zgłaszałem reklamację, wie pan, w sprawie po liści, nie? Mhm. To jest ulica, panie Sienkiewicza 2, ten długi blok od prokuratury do oświaty, tak? Nie? Tak, czy posprzątano, czy nie?
A skąd, panie? I tam są te wieżowce po drugiej stronie od ronda, nie? Mhm. To jest ten zielony wieżowiec, tam są takie duże topole, wie pan? I te topole duże, bardzo dużo liści tego rzucają. Mhm. I nasza sprzątaczka swój teren, panie, już chyba ze 3 razy posprzątała, jak wiatr, to nanosi to. A tu od was wcale nikt nie przychodzi, bo to do Urzędu Miasta należy. Ale to nie od... Ale proszę pana, to nie od nas, bo my tu w Radiu Elka pracujemy i to nie od nas, a tylko z Urzędu Miasta. No. Zgłosimy to. Dziękujemy ślicznie, pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia mówimy. No i co? Doliczyliśmy dzisiaj do reglamentowego czasu gry minutę. Tak. Dziękujemy za ten temat dla reportera. Słyszymy się jutro o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.